Hej, witamy serdecznie na kanale Archeolodzy Hej. I po tej stronie Grzegorz się kłania nisko, po drugiej stronie Darek równie nisko, jak zawsze nisko. Cześć Darku. Cześć Grzegorzu, kiwam głową, kłaniam się nisko. No to nie wal w ten komputerek, czy tam co masz przed oczami. Przepraszam. Dzisiaj, zgodnie z tytułem, z rozkładówką, czy tam układką, jak to woli, zajmiemy się katalogiem ITT z roku pańskiego 1979. No jest na bogato. Powiem szczerze, u mnie to już wzbudza pewne wspomnienia, gdzie takimi pierwszymi sprzętami dla mnie, powiedzmy po powrocie do Hi-Fi, no kilka dobrych lat temu, właśnie były amplitunery tej marki ITT, bo tutaj znajomi coś takiego mieli, się zachwycali, rozpływali nad tym. I powiem ci szczerze, mieli nad czym, bo tutaj patrząc na to, co w tym katalogu jest tak pobieżnie, no jest fajnie, jest na bogato, jest na pewno coś, co nawet bym powiedział przewyższało inne marki, ale tak, no cóż no, pierwsze koty za płoty, ITT jeszcze nie mieliśmy, więc pora i na to. Tutaj jest bardzo przyjemne wprowadzenie do techniki wykorzystywanej. No zdjęcia dość ciekawe. Bym powiedział, to jest salak, tak? Tak, to taki wstęp do elektroniki. No, raczej do komputeryzacji pewnej, bym powiedział. Dobra, tego gościa po lewej jeszcze łapię mniej więcej. On wygląda z profilu jak taki znany aktor, nie pamiętam nazwiska. On grał chyba w Terrorze kapitana statku. Jest taki serial Terror. Widziałeś go? Wiesz co, serialu nie widziałem, ale wiem o jakiego, znaczy mi się on kojarzy z takim aktorem ostatnio, który był, widziałem w filmie Śmierć Stalina, nie pamiętam tylko kogo on tam grał. No to jest dobrze, no dobra. Tak jest kojarzenie. No wiadomo, o co chodzi, tak? No. No, dzisiaj jestem po zakupach, znaczy po odbiorze zakupów i powiem to tak, kupowanie na Allegro jednak wiąże się z pewnymi, że tak powiem, nieprzyjemnościami. Tym chciałem się podzielić. Cóż się stało? No, kolumny słyszałeś, tak? Zgodnie z opisem pan powiedział, że jeden głośnik nie działa. Jakieś kupiłem angielskie kolumny, my to podpiliśmy. Okazało się, że jeden głośnik to ledwo co działa. I co zrobić z tym fantem? O, komora bezechowa. Tutaj bym chciał chwilę posiedzieć. Pomedytować i nie dostać do głowy. To jest ciekawe, bo podobne kolumny posiadałem, tylko no właśnie podobne. Ale tak będą kolumny, to już przejdziemy do tego tematu. Tutaj dalej mam państwa sprzęt. O, jeszcze przyszedł Grundig RTV 820 do mnie i zobacz jaki motyw. Pan specjalnie dał balans na prawy kanał, żeby pokazać, że prawy kanał działa, tak? Oczywiście nie tykane, wszystko w porządku, to co sprawdzone, bla 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 i tak dalej, na części. Okej, spoko, nie mam się do czego dopieprzyć. Ale pan specjalnie dał na prawy kanał, bo lewy kanał działa, ale wychył nie działa. A to jest straszny ból dupy. Tak. Już mam lekkiego... Tu sobie włóż słowo, które chcę włożyć, bo wiem, że to będzie znowu latanie, jeśli to pójdzie naprawić. Ogólnie bardzo piękny. Zawsze mi się marzył 820, 1020 albo 1040 model Grundika RTV. O, zobacz. Jednak robili coś od siebie. Kosze całe. Nokia się kłania, tak, prawda? Lakiernia, tak. No, no właśnie, a propos, ja pamiętam, że był rok 90, a propos Nokii teraz, jak powiedziałeś i... Oddam troszeczkę mikrofon, proszę. Mojego, już czekaj, przybliżę. Zagłośne czy za cicho? Oddal. A, oddali. Oddal. I zobaczcie, to jest logika, nie? Oddal. Dobrze, przybliżę. No bo to tak jest, jak się nie widzimy, tak? Tak. I mojego dobrego przyjaciela ojciec kupił wtedy, przyniósł, pamiętam, tam do niego oczywiście, do mieszkania, telewizor i telewizor się nazywał ITT Nokia. No, Nokia albo ITT Sharp Lawrence, też takie nazwy występują, że tak powiem. Myślę, że ten odcinek będzie troszeczkę przydługawy, bo sobie spojrzymy na Allegro i na Olixa. Pod koniec, co tam w trawie piszczy i za ile piszczy. A tutaj przeglądając ten katalog dalej, wprowadzenie, już widzimy, tak powiem, zestawienie kaseciaka. Zresztą to chyba było na okładce, prawda? No tak, chyba. Tak, to jest chyba to samo. Tak. Freehead, close loop, dual capstan. No to mamy trzy głowicowca na podwójnym capstanie. Jest grubo. Ten magnetofon też ma swoją ciekawą historię, ale to za chwilę. No i okazało się cała reszta, ale to też tak chyba przyjrzymy, Darku. Po łebkach, jak to się mówi, bo... O, patrz.
albo pilocik, albo coś innego do gramofonu. Więc jest ciekawie. Wkładka audiotechniki. No jest fajnie. Co prawda fajnie. No ale dobra, kontynuuj. Co się stało ze sprzętami dalej? Z tym grundikiem no nic. No, będzie trzeba jechać z tym do jakiegoś serwisu i zapłacić becale. No ale chodzi mi o sam fakt, że ludzie po prostu za wszelką cenę chcą sprzedać. Zarobić te 50 zł, choćby mieli się do końca zeszmacić. Zrobią. Będą myśleli, że są sprytniejsi od nich. No owszem, przeszło mi to przez głowę, że właśnie dlatego pan tak zrobił, bo lewy kanał jest trupem. No ale jednak niestety miałem rację. I tu jestem zawiedziony na tym, że trzeba bardzo, bardzo uważać czasami, co się kupuje, jak się kupuje. Bo to już jest irytujące po prostu. Lepiej napisać, że coś nie działa po prostu. Jak ktoś kupi, to z pełną świadomością mnie głupa rzecz noć. No na razie tyle. Marantza jeszcze nie odpalałem, bo się boję. Ale to widzisz, a propos tego, to jak ci kiedyś mówiłem, czy na OLX-ie, czy na Allegro, 80% przynajmniej tak według mojego doświadczenia, może 75% sprzętów, które się kupuje, one oczywiście są napisane, że są poserwisowe i tak dalej, no super serwis był, no i kupujesz, podłączasz, zaczynasz grać, przełączasz tak przełączniki, potencjometry i tak dalej, no i wiesz, że już trzeba oddać do serwisu, bo nie jest to tak jak w opisie, rzadko kiedy, naprawdę rzadko kiedy się trafia taki, żebyś był Grzesiek, żebyś podłączył Grzesiek i był z tego zadowolony. No znaczy przynajmniej nie tak się trafia. Czyszczenie, ale takie ustalenie uszkodzenia mechaniczne to jest już troszeczkę ból tyłka. Okej, okay, a wracając do katalogu, mam na ITT pierwszy amplituner, tutaj jest chyba, znaczy na pewno zaczynamy od bieda wersji, czyli od ITT modelu HiFi 8031B. No jest tutaj, że tak powiem, dość skromnie. Dwa zestawy kolumn, możemy zaobserwować włącznik. Piękna skala świecąca na zielono. Źródło Phono Tape AFC, czyli takie dostrajanie stacji. Stereo modą, wiadomo, przy ustawieniu kolumn to mono się przydaje, żeby mieć to centrum w jednym punkcie. Kontur i filtr wysokich częstotliwości. Regulacja tonów niskich, wysokich, balans, dodatkowy selektor, raczej taki FM i całkiem ładnie wykonane gałki. No gałki tu robią robotę, takie miedziałane, prawda? A tak, ładnie, no ale... Ale ty, czy tutaj masz, widzisz, jeszcze masz klapkę z programatorem? No tak, bo tutaj masz diody nad skalą, gdzie masz programator. Diody, tak. Ogólnie tutaj, zaraz zobaczysz następny model, powiem ci, o co mi chodzi mniej więcej, bo tutaj to jest ten słabszy, 2x40 W ma na kanał, więc całkiem fajnie, tak? I to jest najniższy model, 40-watowy, oni tutaj nie robili lipy. Pasmo przenoszenia 30 czy 40 tysięcy herców. No super, to 40 tysięcy herców. Ostatnio, a nie, 27 W synu się widzisz? A tu jest A, a to był B. A widzisz. No. Czyli B jest troszeczkę mocniejszy, 2x40 W, a A model był 2x27 W. No zobacz, człowiek, on już jest już po pierwszej stronie, pierwszym produkcie. One nie są jakieś drogie, tutaj już jest troszeczkę drożej, czyli 8032A w tym wypadku. Tam było A czy B? Już teraz miałem B, dobrze mówiłem. To tu mamy 8030. Przeskoczyłem, brawo ja. 32A. Wiadomo, będzie 8033B, tutaj mamy już dodatkową gałkę, żeby zestaw głośników sobie podłączyć, dodatkowy filtr niskich częstotliwości. No, source. Mamy oprócz tape'a i fono, no fono powiedzmy mamy rozbudowane, bo to jest outer, czyli pozostałe, czyli tuner, fono, aux. I w tym modelu już mamy regulację tonów średnich. A to jest środkowy model w ofercie amplituneru, więc ITT, to tak powiedziałbym, technologicznie to była taka półka wyższa, bo Grundig w tamtych latach miał jakieś bieda wersji, takie po prostu krojone ze wszystkiego, byle żeby grało. Ale regulacja tonów średnich to jest coś, co lubisz. Tak, zawsze lepiej mieć niż nie mieć. Nie używam, ale dla mnie to jest synonim po prostu wyższej klasy. No, nadal piękny amplituner. No tutaj dużych różnic nie ma w stylistyce, bym powiedział, pomiędzy tymi modelami. Natomiast na zdjęciu nie widać, jak to jest duże, bo to jest troszeczkę chyba wielkości Radmora naszego polskiego. Być może odrobinę większy jest ten amplituner. Naprawdę to jest kawał grzmota. Tutaj niestety chyba wymiaru nie ma podane, tak szybko rzucając okiem. No, nie mam, ale wiesz na słowo, to jest dużo większe niż myślę.
niż myślicie. Być może na końcu będą wymiary, tak jak to czasami bywa w katalogach. Tak, tutaj 8033 ten to już jest topowy. No nie powiem, dlatego bym się trochę poślinił, bo Gaukologii ma w cholerę de facto. Jest co robić. Jest co robić, jest dodatkowy przełącznik doubling, filtr, znaczy regulacje, wszystkie są tutaj, tak? Natomiast taki bajer, który mnie bardzo cieszy, to tutaj taki ukryty na tym czarnym pasku właśnie wskaźnik czegoś. Ale mocowy bym powiedział obok programatora. Od 1 do 5. Te czerwone diody, widzisz na środku, co się palą? Widzę. No, to jest taki dodatkowy. Oni po prostu dotykali do tego panelu, tutaj by chcieli dodatkowy otwór, jakiś przełącznik dali, tutaj dodatkowe diody. I tu już jest naprawdę na bogato. I ten model potrafi, że tak powiem, kosztować. On ma 2 razy 70 watów o 20 Hz, czyli no większe trafo troszeczkę, bo to 10 Hz w niższym zakresie częstotliwości to robi troszeczkę roboty. Zresztą oni też się podniecili tymi wskaźnikami. Podjarali się, można tak, powiedzieć. Zdali, tak, zdali powiększenie. Zbliżenie, patrzcie, patrzcie, mamy 10 diodek ekstra. No nic, ale taka była nasza też rozmowa. Czym walczono klienta? No, kupując w 78 roku taki sprzęt, to się nie kupowało tak jak teraz telefon, jak to jest w modzie, co powinno być moim zdaniem zabronione, że co roku nowy telefon niektórzy kupują, tak? Bo firmy, koncerny chcą na was zarabiać. Oni dodadzą wam te diutki, dodadzą wam nawet, w sumie teraz powiem od ciebie, że S23 Samsunga niczym się nie różni praktycznie od S22. Dołożyli baterię troszeczkę większą i już jest nowy model, ale kupcie go. Był znowu. W przypadku amplitudera był ten problem, że nikt co roku tego nie robił, bo nie czuł potrzeby. Jeśli kupował sprzęt z najwyższej półki w 78, on był nadal dobry i grał rewelacyjnie. W 88 myślę, że to wykończyło też troszeczkę przemysł audio w latach 70. Te rzeczy były troszeczkę za dobre. Oni tam starali się to postarzać w jakiś sposób taki czy inny. Natomiast właśnie sama charakterystyka rynku to wykończyła. Dlatego też taka firma jak Akai, Marantz, Philips, Sony zaczynały robić coraz biedniejsze wersje do coraz mniej zamożnych ludzi, bo to był dodatkowy target dla nich, jeśli chodzi o potencjalnych klientów. Zapchali rynek tych, którzy mieli pieniądze, tak, kupowali za dziesiątki tysięcy marek sprzęt. No to do tych za 100 marek, 200 marek się udzieli i wiesz, tutaj reklama, ale ziarenko do ziarenka i się uzbiera. Tutaj ITT chyba nie miało tych zapędów, to było raczej tak jak Brown. Zawsze jednak taka wyższa półka była i starali się tego nie robić. Zresztą to widać, 3 amplitunery w ofercie. Żaden z nich de facto nie jest słaby. A tutaj już dalej przechodzimy do wzmacniaczy. Tu będzie na bogato, widzę. Będzie na co patrzeć w tych wzmacniaczach. Ale co? Dobrze myślę, Darku, nie? Bardzo dobrze myślisz. Niestety te wzmacniacze ITT... 3 minus. Nie widuję tego, wiesz? Ja przynajmniej tego no nie to widuję. Jest to rzadkość, ale warto by było poszukać, zobaczyć. 8041 model. No tutaj już diodowe wskaźniki robią naprawdę piękną, piorunującą wręcz robotę. No, ABS system mamy, czyli no, dwa zestawy kolumn. To jest ciekawe. Filtr niskich częstotliwości mamy wyłączony, mamy fale subsoniczne wycięte i filtr ustawiony na 60 Hz. Więc możemy sobie tutaj regulować, jak chcemy słuchać. Więc już jest bardziej bogato niż w tym amplituderze poprzednim. Włącznik, wyłącznik diod, jakby to komuś przeszkadzało. Monitory, kopiowanie, source, czyli to jeszcze nie jest ten najwyższy model, znowu taki, od tego niższego zaczynamy, jeśli można tak tutaj powiedzieć. No to ten niższy już by miał ochotę, powiem ci, Darku. A tutaj tak wygląda, jakby to był dual mono, nawet szczerze mówiąc. Wiesz po czym tak myślę? Nie mam pojęcia, Grzesiu. Krateczki nie są jakoś tak symetrycznie, jest lewa, prawa strona, być może coś tutaj jest na rzeczy. To tak z własnej obserwacji, mogę się mylić oczywiście, ale tak by to wyglądało. 2 razy 88 watów. Tak zwany designer miał jazdę na punkcie... Krateczek, no na... krateczek. No to jest ciekawe, by trzeba było poszukać. I tak zrobił. Okej, okay, to jest ten słabszy i ma 2 razy 88 watów. I to jest ten słabszy wzmacniacz. Aha, jedyny wzmacniacz, bo tu już mamy lekko podzielony system.
czyli przedzmacniacz 8043. I tak, żeby nie było za łatwo, 8045. Dodamy cyferkę. Będzie końcówka mocy. No, funkcje myślę te same, więc zobaczmy, czy coś tutaj ciekawszego troszeczkę. No na pewno jest to, że tutaj na bank jest urządzenie, znaczy na bank, no na bank to może napaść, ale wydaje mi się, że tu jest w dużej mierze sterowane za pomocą jakiegoś pilota, bo troszeczkę za dużo tu jest bajerów na zasadzie diod dodatkowy pokazujący głośność, balans również i dopiero tutaj w górnej części masz jakieś V-metery powiedzmy, czy tam mierniki mocy. Umetery, bo to jest nie widzę tego okienka. Odbiornika, tak? Dokładnie, to jest 79, to okienko IRC. Powinno być solidne. Chyba, że na pilocie, na kablu. Na przewodzie, tak, chyba, tak. Że tak. Końcówka mocy... Tutaj też niestety nie zobaczymy tylnej ścianki, więc nie będziemy do końca wiedzieć, jak się dokładnie. Nie poczyta. No końcówka mocy jest taka, jak powinna być, czyli nie ma nic. System A, system B możemy podpiąć i wsioryba. A, przepraszam. Jest ładne, jest metalowe. No widzisz, Okay. Chciałem powiedzieć, że to są wskaźniki mocowe, a tu są dodatkowe jeszcze wskaźniki pokazujące poziom tonów niskich i wysokich. Mea culpa. To już w ogóle odwrót. Tak, czyli de facto całe to okienko po lewej służy nam do sterowania w tym urządzeniu. Końcówka również 2x88W, więc dokładnie to samo, co w tym poprzednim wzmacniaczu, tylko bardziej podzielone. No to ja bym wybrał ten wzmacniacz, bo tutaj coś czuję, że naprawdę może być fajnie przy tym wzmacniaczu, przy końcówce zresztą pewnie też. A jednak mamy coś niższego. No patrzcie, tak dziwnie, nie? Czyli zaczęli znowu od wzmacniacza, końcówkę mocy jako coś średniego i następny 8045 to jest wzmacniacz, tak, to jest wzmacniacz integrator, tak, to jest wzmacniacz. I on jest wyżej klasyfikowany niż ta końcówka mocy z preampem. Więc tu się dopiero zaczyna magia, podejrzewam. No i tak, no masz regulację, trzy regulacje tonów. W zasadzie masz tu korektor, bo sobie wybierasz, czy basy regulujesz przy 230 Hz, czy przy 500 Hz. Tony średnie przy 1800, czy przy Bóg wie ilu, bo nie widzę naprawdę. 6 powiedzmy. A wysokie to masz 5,4. Nie, już powoli przestaję tutaj łapać. 250, 1800, 50 i 2,5 kHz. Dziwnie to jest jakieś opisane tutaj, szczerze mówiąc. No ale powiedzmy, masz tu jakoś rozbudowane to wszystko. Wiesz co? To wszystko jest mało istotne. Mnie najbardziej podobają się te pokrętła takie. Te miedziane. One fajne są z takimi, tak, takie miedziane, z tymi podstawami. No 2x95W. Tak, jak kręcisz taką, czy ma to grzechotkę, czy nie ma, powinno mieć taką grzechotkę. A też jest takie sprawa. Ładne pokrętło. O, tutaj będzie widać. Z tym czymś to jest taka sama przyjemność. Okej. To, czego nie mogłem się doczytać, czyli masz tutaj basy 250-500 Hz, średnie 800 Hz, 1 kHz i wysokie 5 kHz lub 2,5 kHz. Więc te wysokie nie są tak wysokie, jakbyście mogli sobie wymarzyć, aczkolwiek, no powiedzmy, ta regulacja jakby się zaczyna i czym dalej w las, tym wyżej. Tunerki chyba pójdą dość szybko, myślę. Tunerki to jak koni. Tuner, już poprawię tutaj dla pana polonisty, nie powiem, odbiorniki radiowe, tak? Może tak powiem. Chwila konsternacji, milczenia, tak? Tuner, dobrze, tuner, odbiornik radiowy. Nie no, odbiornik radiowy, bardzo dobrze, Rada Języka Polskiego by cię pochwaliła, tak. Także jest okej. Okay. Programator, skala, dwie gałki, wszystko, o. Jakieś tutaj regulacje jeszcze podświetlenia ciekawe. Bright dim, czyli jasne i przytłumione światełko. Można mieć. Sobie wygasić jak w starych Saba. Tak, dokładnie tutaj no. Pokazali nam gałki, no tych gałek nie idzie. Czyli programator masz tak jak w Radmorze de facto, czyli masz skalę powiedzmy na wychyle, tak? Mono stereo, wyciszenie i wsioryba, tuner piękny. A tutaj jest wyższy model troszeczkę, to jest model 8063, no tutaj już jest grubo, bo to jest syntezator częstotliwości, tak? Po polsku. Czyli już chyba tradycyjna głowica, no, chociaż jest chyba tradycyjna głowica, ale to już nie na zasadzie działania, no. Tego, nie daj Boże, nie chciałbym sam naprawiać, więc no.
pomijmy sobie, natomiast funkcji jest tutaj dużo. Wyciszenie mamy stopniowane, czyli wysokie, niskie, niskie, wyłączone jejcia, mono stereo, programator stacji. No i również tak by się wydawało, że na pilociach troszeczkę tak pasujący designersko do tej końcówki mocy de facto ten tuner jest, prawda? Do preampa. Tak, tak, tak. To jest chyba nawet dedykowany, bo jest taki z wyglądu, tak jak mówisz, bardziej elektroniczny niż tamte. Tamten był bardziej analogowy, ten jest bardziej elektroniczny. Tutaj mamy, że tak powiem, syntezy, bo mamy i wyświetlacz cyfrowy, którego brakowało w tym pierwszym, i skalę analogową, więc takie połączenie, fuzję. Tak. A tam już poszli całkiem wyświetlacz tą syntezę cyfrową. Ale no, jest tutaj naprawdę bardziej rozbudowaną. Naprawdę, naprawdę ładnie to wygląda, ten tuner. Tuner. Będę powtarzał, aż będę perfekcyjny w wymowie słowa tuner. Okej. Okay. Tunery nas nie interesują. Deki. O, proszę, magnetofon. Tak, trzy. Tu zawsze coś się kręci. Tak, tutaj mamy zwykły, żadnych soft touchy. Te magnetofony raczej no nie powinny być cenowo drogie, aczkolwiek chyba są już troszeczkę droższe z racji też gabarytu, bo one są większe niż tradycyjne 43 cm. No, na pochwałę zasługuje dioda PIK pod recording, pod nagrywanie, pod diodą, czyli masz dodatkową diódkę, która ci miga, jak przekraczasz wartość 0 VU. Bias fine, tutaj to wiadomo, tak? No, to nie wszyscy o tym wiedzą. Ogólnie kasety to najlepiej widać na magnetofonach marki AIVA. Tak, te magnetofony mają po prostu nalepki, jaką wartość prądu podkładu, bo tak się powinno mówić, nie bias, ustawi do danego typu kasety. Natomiast tak łopatologicznie bardziej tłumacząc, na plusik dajemy, mamy więcej wysokich tonów, na minusik dajemy, mamy więcej tonów niskich, bo to niestety musi nam się zmieścić na jednej szerokości kasety. To tak jakbyś wylewał, nie wiem, asfalt na drogę, tak? Jak za dużo wylejesz, to ci się nie zmieści. Jak będziesz lał szafką, no to też będzie lipa. No, zakręciłem, nie? Nie no, drogowiec z ciebie jest, Grzesiek. Pirat drogowy, jak już, Larku, ja. Pirat. Okej, okay, no tuner próbowali czymś tutaj ująć za serce. O, do 14 kHz sobie posłuchamy na naszym wzmacniaczu idącym do 40 radia. Posłuchamy sobie tylko w zakresie do 14 kHz i na pewno nie zauważymy różnicy, że nie jest to 40. Tutaj troszeczkę szpilek. Magnetofonu. Powiedziałem tunera. Dzisiaj kapka nie wyszła. Odtwarzacza tak. radiowego. Tak. Mówię. Kaska, kawka nie weszła. A daj spokój, jeszcze jestem przed kawką, ale jak mi piję kawkę, Grzesiek, to zasypiam około 5 rano, no a później się trzeba budzić, nie? Więc zawsze to już nie moja wina. Jak ten, no to zasypiam, budzę się za późno. No to nie pij tej kawy. W końcu padam ze zmęczenia. No ale mi się, wiesz, po południu wieczorem spać chcę, no to kawy piję. Zresztą ile można pić herbaty, nie? Ja herbaty nie piję w ogóle. Można dobra. Pić coś jeszcze. Następny, no tak. Następny nie ma bias fine'u, żeby było śmieszniej. Ale za to jest sterowane elektronicznie. Tak jest, ma soft touch'e tak zwane. Dokładnie. I pasmo ma już na ferrochromowej, czyli na takim zapomnianym standardzie, który jest totalnie do tyłka. Ma do niczego, od 30 do 16 kHz. O, tutaj jeszcze bardziej nam pokazali, jakie to jest fajne. Ale fajnie z tej odległości przyjrzeć się do wychyłu, moim zdaniem. To bardzo miło z ich strony, że takie duże powiększenia zrobili, bo czasami to nie wychodzi na komputerze. Tak, a tutaj próba widać to aż miło. Wszystko się rozmywa. Co masz tutaj? Żelazowy, chromowy i chromowy. Metalowych jeszcze nie uświadczymy w tym katalogu. A to jest creme de la creme. Właśnie, przepraszam, z wrażenia zoomowałem. 8025 model. I o ile dobrze pamiętam, aczkolwiek może ktoś mnie poprawić, ale w tym modelu paluszki czy tam rączki maczała firma ASC. Myślisz? Tak, właśnie. Wali mi dzwon i to dość zdrowo, tylko nie wiem w którym kościele. Natomiast tutaj jest na bogato i tu jest albo częściowy mechanizm, albo całkowity mechanizm, napędowy przynajmniej rolek.
jest marki ASC, czyli praktycznie jest z Direct Drive takim pełnym rejkiem, czy żadnych pasków. Power, no ton testowy mamy do biasu, czyli zapewne 400 Hz możemy sobie wygenerować. Soft touch pełnym rejkiem. Linia, mikrofon, regulacja, timer, dobra, auto, ok. To jest ciekawa funkcja tutaj, bo masz synchronizację z gramofonem. Ciekawostka, nie? Ciekawostka, no. Więc tak? To, jeśli tak by, co mnie naszło, jeśli tak by było rzeczywiście, że tam, jak mówisz, ASC maczała palce w tym magnetofonie, jeżeli to byłby faktycznie ich mechanizm, no to teraz kwestia ceny, tak? Bo magnetofon... One są drogie. To może sprawdzić tak, model 82. 25, ile kosztuje? To jest kwestia około 4000 zł, natomiast to no, oczywiście, że mogę sprawdzić. No to sprawdź. ITT 8025. A my sobie zobaczymy tutaj mechanizm. Ja mogę się mylić oczywiście, bo ja dużo czytam na te tematy i czasami już myszki latają przed oczami. No mechanizm taki dość solidny bym powiedział tutaj, jeśli chodzi o podnoszenie głowicy. Głowic, jest przepraszam. Metalowy, tak? Tak, jest metalowy, jest solidny. Nie ma, że boli po prostu w tym wypadku. Ojejcia, jak tam znalazłeś? No to nie jest, powiem ci. Tak, no to tak od 3000 w górę. Czyli podobna cena na ASC. 3500, tak. Grzesiek, znalazłem tą całą wieżę z pierwszej strony. 2000 euro. No. Magnetofon, cały komplet, 2000 euro. Okej, okay, a teraz się popastwimy trochę nad... O, widzisz, tutaj widać dokładnie te funkcje. Turntable, synchro, multi-off, single, automatyczne, czyli trzeba przewijać pewnie, czy powtarzać kasetę po jej zakończeniu, bo nie ma autorewersu. Timer, czyli w momencie włączenia zasilania, czy ma włączyć nagrywanie, czy ma włączyć odtwarzanie, taki budzik powiedzmy. Czy ma nic nie robić. Tak, a jak włączymy timer, to czy ma odtwarzać w danym miejscu, czy ma zastopować w danym miejscu. No, ciekawe. No, tutaj wszystkie detale pokazane. Peak level. Bardzo ładny. A parametry były? Chyba były gdzieś. WRM S 0,06%, więc bardzo ładnie. Myślę, że tutaj ASC miało w tym paluszki. Jest za dobrze troszeczkę z przesuwem tej taśmy. Co do pasma, chyba tego tutaj nie podano. Być może gdzieś dalej będzie, no ale jak będzie, to będzie. Zobaczymy. No i plate szpilery. Gramofony z składeczka audiotechniki. Tu nie ma lipy, bo to jest chyba ta MC, nie? Mówi coil. Czy MM? Która to jest ta lepsza? Zawsze mi się mylą. Nie mam pojęcia. No ja nawet nie wiem, jaką siebie mam wkładkę w gramofon. Okej, okay, troszeczkę zrobiliśmy fuck up, ale no, no niestety tak bywa i tak w życiu. Gramofon. No i tutaj widać, jak ogromny. On jest dostosowany i zobacz, ile masz miejsca po lewej i prawej stronie. On jest troszeczkę właśnie większy od tych standardowych 43 cm. No jest stroboskop, jest ramię. Zapewne gramofon jest japoński, więc tutaj nie będziemy się rozwijać. Od 10 do 25 tysięcy herców. No to bardzo ładnie jest tutaj, jeśli chodzi o pasmo przenoszenia tej wkładki. W zupełności wystarczające. No i na pewno jest drogo. Tu jest taniej. Direct Drive oczywiście. Wybór prędkości bardzo ciekawy. Tutaj jeszcze regulacje, czyli tak zwany pitch. Tutaj tak zwaną to fine adjustment. Czyli dostosowywanie, powiedzmy. Disk size, automatyka, podnoszenie, opuszczenie windy. Wszystko na front panelu, więc w zasadzie na zamkniętym gramofonie, jeśli płyta jest, zrobimy wszystko. Dla standardu tutaj, specjal, standard, prędkości. Ciekawe, co, czym się różni specjal od standard. Nie wiem, czy to będzie gdzieś sobie opisane. Ten jeszcze lepiej idzie od 15. Gorzej, przepraszam. Tamten szedł od 10 do 20, ten idzie od 15 do 28 tysięcy herców. To znaczy wkładka, która w niej jest. No oczywiście, jest. Że wkładka, tak. Bo to gramofonie to tak jakby mówić o laserze. Znaczy no, nie. Właśnie to nie jest laser w CD, bo w CD jest układ cyfrowo-analogowy.
tam są zera jedynki, a to jednak układeczka gra. 8015, no tutaj jest regulowany kwarcem to okienko, tu zapewne z frontu to wyświetla nam po prostu obroty na lustereczku. No bardzo ładny, minimalistyczny, start, stop, podnoszenie, repeat, prędkości. No tak, ale jeśli tu jest... cholera jest okienko, skoro nie ma regulacji prędkości, nie ma picza. Może coś innego to okienko wyświetla, Grzesiek? No tak, ale no właśnie, albo tu będzie pilot. Tu może być pilot, Darku, do sterowania tym. Ciekawe, czy pokażą później, może pilot no, był bo tutaj jest takie lusterko, czy lampka jeszcze jest z tyłu dodatkowo do podświetlania płyty. Taki pryzmacik nawet to jest. No, no to jest fajnie, tak. Aha, to wykrywa chyba wielkość dysku automatycznie. Płyty, przepraszam. No tak, to jest automatyczne wykrywanie płyty. Ciekawostka, nie? No. No. Optyczno-elektryczne wykrywanie wielkości płyty, tak, dokładnie. Od 15 do 20, więc składeczka też zacna, bym powiedział, wkładka, dobrze. Będę poprawny stylistycznie. No wiesz, tu kwestia wkładek, to wkładki. Dobra, no to sprawa się wyjaśniła. Kilku tysięcy złotych, no, tak? Bo to... A mianowicie wyjaśniła się sprawa, czyli Control System Hi-Fi 8011-3. Czyli 80113. Jest to centrum sterowania tym wszystkim. Czyli on miał dodatkowo, każde z tych urządzeń miało wejście, wyjście. No zobacz sobie na to, no ojej. No wspaniały. No, diodek od zakichania. Na dole program jakiś mamy pewnie, Pro. Czyli zaprogramowane ustawienia. A tak, tu jest poniedziałek, wtorek, środa. No, 7 dni w tygodniu. A wiesz, to jest rozkmina i zabawa na całą noc. Tak, auto-booting. No programujemy tutaj. I tutaj masz pilota, który wygląda jak kalkulator. Tak, masz rację. Niech go pokażą z frontu. Co tu się dzieje? No, powiem ci, tutaj ITT to naprawdę jest tak, no, nie mówię, że troszeczkę, ale bardzo, bardzo wyprzedzało innych producentów w tamtym okresie. No, zobacz, gramofon w takim wypadku co? Automatyczne wykrywanie wielkości płyty, oby nie była różowa. Z przodu albo tu jest stroboskop, albo jest wejście na pilota. Chociaż tutaj w tym wypadku warszy pilot. Tutaj co mamy? Preampa pod końcówką, dalej mamy tuner cyfrowy, dalej mamy właśnie de facto ten... Programator, tak, żeby to nazwać. Dokładnie. Chociaż widzisz, tutaj teraz się znowu zastanawiam. Skoro tu mamy programator i to raczej jest taki timer w zasadzie, to by znaczyło, że jednak każdy z tych urządzeń ma jeszcze odbiornik, bo pilot może być sterowany radiowo, więc wtedy nie musi mieć na podczerwień czujnika. No chyba, żeby tak było. Dokładnie. I ta kaseta, o dziwo wzięli ten średni model kaseciaka. A tego w ogóle mieliśmy okazję widzieć? No tak, był. Aha, dobrze. Na pewno? 80-20... No raczej na pewno. Raczej no dobrze. Aha, tu skończyliśmy. No dobra, 80-23. Jeszcze sobie sprawdzę tego kaseciaka. 80-22? 80-20? Nie było 80-23. A tamten był... To 80-23. Tutaj w tym katalogu nam jednego brakuje. 80-23 modelu, który zniknął z karty tej historii. Jejcie, jak ładnie powiedziałem. On tutaj ma jakiś licznik jeszcze dodatkowy. Ale jest dodatkowo bias adjustment, czyli nie jest tak zaawansowany jak ten najwyższy model. Coś powiedzmy pomiędzy, tak? No taki katalog nam się trafił, ale no trzeba wziąć pod uwagę, że jest jeszcze model właśnie 80-23, czyli przejściowy pomiędzy topowym a tym niższym, natomiast to wszystko to jest dwugłowicowy. No cóż, to co? To my szybciutko skoczymy na Allegro, zobaczymy, co tam można znaleźć, być może na Alixie też, prawda, Darku? Znaczy, zgadza się ze mną? Dobrze, raczej zbyt wiele podejrzewam, że nie będzie, bo czasami zaglądam na sprzęty ITT, ale coś na pewno będzie. Dobra, coś na pewno to będzie. Wracamy za chwilę już na Allegro. No okej, to zrobiłem mały fuck up, to się tak ładnie tak nazywa. Bo tutaj okazało się, że to jeszcze nie jest koniec, mimo że ciemność widzę ciemność, a tutaj było po prostu zestawienie
które elementy pasują z którymi. I tu można sobie to spauzować, zobaczyć. Wygląda jakaś stara gra planszowa. A my tutaj przechodzimy już do zestawu takich grubszych, czyli rakowych. Ale to, bo to widzisz, to pan robiący ten katalog ITT zostawił na ciebie pułapkę. Myślałeś, że to koniec, a to jednak nie. A to początek dopiero końca. Początek końca, początek końca to jest cały czas. No. Gramofony chyba te same, tylko inaczej oświetlone są w obydwu zestawach rakowych. Tutaj pojedziemy w pułapkę, już to oglądaliśmy przed chwilą. Tak, po lewej więcej światła, po prawej mniej światła, no, więc masz, wygląda, jakby zmienił kolor przycisków. Amplituner mamy zestawiony tutaj z kaseciaki. Tym właśnie 8023 lub 22 model, tak? Czyli ten bez bias fine'u, ale jest na soft touchu, a po prawej mamy wzmacniacz, tuner cyfrowy, tak? Tuner? Tuner cyfrowy i kasetę. Kasetę chyba tą samą mamy, tylko podświetloną, żeby było śmieszniej. Tak, kaseta jest dokładnie ta sama. Ten sam model, tylko widzisz, tutaj zrobili niebieskie wyłączone, tutaj żółtą kasetę włożyli i podświetlili. Tak się robi marketing, że to wygląda inaczej. Oczywiście. Tutaj będziemy patrzeć tak parkami sobie, czyli po lewej znowuż tuner analogowy, wzmacniacz już taki dość fajny. To tu jest grubo, jest światełko w środku. To akurat rzadko się zdarza, żeby gramofon był gdzieś tam po środku półki i wygląda no to i naprawdę zacnie. No i za szybką wszystko jest, za szybką. No jest pięknie, tu jest pięknie. Czyli nie kurzy się. Do góry mamy sekcję wzmacniacza, po prawej już mamy końcówkę mocy, preampa, tuner cyfrowy i timer. Mam nadzieję, że timer mówię dobrze, ale po lewej za to włożyli no, grubą rybę, jeśli chodzi o kaseciaka, czyli ten topowy model, a po prawej dali ten właśnie przejściowy, dwugłowicowy, ale tutaj jest jakiś bajer, którego kurczę nie do końca widzę właśnie, bo tu V-metery są, liczyń jest. Tu są V-metery, a tam jest napis tape coś. Dwuczłonowy napis, pierwsze to jest tape, a co dalej to ja już nie dostrzegłem na poprzednim zdjęciu, wiesz? No właśnie, taka ciekawostka, zagadka, może ktoś podpowie co to jest. Dalej mamy co? No już tutaj chyba taka powiedzmy w cudzysłowie biała wersja, czyli amplituner z gramofonem. Tego gramofonu też nie widzieliśmy. Gramofonu nie, ale tutaj zobacz, masz kasetę, masz wzmacniacz, tak, masz, też widzieliśmy. I masz odbiornik radiowy w jednym. No. Czyli przeszliśmy już, no tak, ale no V-metery są świetne tutaj do kasety, bo one zarówno robią... No, obok skali masz tutaj dwa V-metery. I tu mam nadzieję, że te V-metery działają podczas słuchania radia również, bo są takie sprzęty, gdzie masz taką możliwość. Czemu tego nie było? O, tu masz szczegóły pokazane. Sygnał i lewy, prawy kanał. Takie trochę jak ucher. Te wskaźniki wychyłowe. Szufladki pokazane. Tutaj będzie chyba dostępny dopiero w grudniu, tak? Oktober. Nie. Ja gadam po grudniu. No w jakimś miesiącu będzie dostępny ten amplituner kasetowy. Oktober jest jakoś na jesień. No, no dokładnie, Oktoberfest. Okej. Okay. 8050 tak. I Platte Spiel. To jest Cass Receiver Hi-Fi 8051, a Platte Spieler to jest Hi-Fi 8010. O my. No powiem ci, rybka utonęła. HC9071. W życiu tego nie widziałem na żadnym portalu. Cyfrowy wyświetlacz do głośności, do balansu. Prawy 5, kurczę. Bass Control, Treble Control, cyfrowo. To jest pilocik. O, no, następny kalkulator. No, coś pięknego. Ja mam taki pilocik Marantza teraz. To Feeling Sun to rzeczywiście jakbyś trzymał kalkulator. Ale sterowanie wszystkim, czyli wysoki, niski balans, volume, follow, tape. Więc wszystko na pilocie, naprawdę. Do tego czarnego Marantza? Tak. Mhm. No, ten pilocik jest bardzo poszukiwany de facto. A tu nie wiem, czy ten pilocik nie ma swojego miejsca nawet, żeby to schować. Bo by wychodziło na to, że bez tego pilota to urządzenie nie za bardzo chce współpracować, żeby było śmieszniej. Chyba, że no, tutaj ja posiadam takie jedno urządzenie,
które bez pilota w ogóle nie będzie, nawet nie dać się włączyć, włączysz i na tym się skończy. Znaczy regulacja do nagrywania jest bardzo ładna też do góry. Te klawisze funkcyjne przy magnetofonie też chyba są, znaczy ten pilot tutaj jest jako taka no wygoda, tak? Wygoda taki, no może nie wodotrysk, ale miły dodatek. I zobacz, to świadczy już o wysokim poziomie firmy ITT, bo to jest jedyna chyba firma, która do takich kombajnów, bo stalmy, to jest kombajn, tak? Czyli amplituner z gramofonem i kasetą, nie dawał gramofonu z napędem paskowym, tylko już wrąbali direct drive. Direct drive, tak. Więc za to pełen szacun po prostu dla nich. I to jest RC chyba jeszcze, czyli remote control, czyli zdalnie sterowany gramofon dla nich, żeby nie było lipy. Oj, to bym, tą lagę, bym, na to bym miejsce znalazł, że tak powiem. Na ja to urządzenie. Tak, skoro tak mówisz, okej. Okay. No, tutaj mamy następne ITT. No kurczę, aż się chce poszukać tych urządzeń ITT. Boże, jakie to są gałki piękne, zobacz. Bardzo ładne. No, opisy masz na gałce. Volume, balance, bass i tribal. No, mistrzostwo. Tutaj masz funkcję Dual 891A. Już chyba raczej tradycyjny. O, tu masz jeszcze programator, tak. Możesz sobie opisać ładnie. Znaczy, mogłeś sobie opisać ładnie. Nalepkami. No, powiem ci, to naprawdę robi wrażenie. No, tu masz opisany tuning, jakbyś... No, tuning. Żeby nie było J tam. No, jest na co popatrzę tutaj przy tym urządzeniu. No, naprawdę duża część producentów powinna się uczyć, jak się powinno robić to. Też Direct Drive gramofon. Ten 491. Zresztą tam było RC, tamten poprzedni był RC. Tutaj mamy już coś takiego bardzo dziwacznego. Ale ładna ta kaseta. Tak, przepiękna, wygląda jak trumienka dosłownie. To tak, ona też może tutaj osłona jak jeszcze. Trumienka. Osłona jeszcze na przyciski, żeby nie połamać. No, speakers, bass, treble, balance, bend, selektor, skala, której widzimy tylko część, programator stacji jest, od spodu jakoś umieszczony, dobrze. Aż mi ciekawi gramofon, bo gramofon też nie jest taki zwykły, jakby mogło się wydawać, bo tutaj masz jednak stroboskop na froncie. Aż poszukamy sobie, chyba że się rozłączycie, wyłączycie. Cóż to jest za gramofon? Chwila ciszy, da. No nie dowiemy się, kto wyprodukował. Bo jest zintegrowany też filer. Tak, na samym dole. No widzisz, jest stroboskop. Informacja na temat jego. Poziom nagrywania jest, no, lewy, prawy, podwójna gałka. Fader, masz wyciszenie, szkło, widać, że to jest szkło i aluminium. No i ciekawostka, skala też jest od góry. Widzisz? Widzę. No, myślę, że to skala od radia, taki dodatek. I to był najgorszy chyba, tak? 50-71? Najniższy 70, tak, no, tutaj najniższy. Zaczęliśmy od najwyższego. Ten jest najniższym, a i tak jest super. Na tego typu urządzenie jest super. I coś, co tygryski lubią najbardziej, czyli kolumny, raczej isofony. 130 i A1 150. To jest w tych kolumnach. One się czasami zdarzają. To są isofony, ale masz jeszcze, jakby mało ci było gałek, masz jeszcze w kolumnie, mało V-meterów, przepraszam. Masz jeszcze V-metery w kolumnie. Tak, to jest coś, co ostatnio mi pokazałeś chyba, prawdę mówiąc, pierwszy raz to widziałem w magnatach. No, był, tak. No, to jest fajne, bo jeden z kolumnami można przegiąć troszeczkę. No, przetworniki są isofona tutaj raczej wszędzie powkładane. No, kolumny do modelu 200 możemy sobie tutaj, że tak powiem, można było sobie zakupić. 200 już jest na nóżkę, więc jest na pewno kawał solidnej kolumny. Zresztą ITT mam starsze troszeczkę kolumny i grają wyśmienicie. Moja kulpa, bo się pomyliłem, kupiłem, bo myślałem, że są 3 razy mniejsze. O dziwo. Raz się człowiek myli w jedną stronę, raz w drugą. Tu są już takie dziwne, to akurat
powiem to tak, miałem kolumny ITT, tylko za Boga nie mogę ich zlokalizować, bo to były kolumny podobne do tych, tego modelu HiFi 8093. Natomiast były inne głośniki. Głośniki były bardziej średnio wysokotonowy, był taki jak tutaj, ale miały już wskaźnik, bo tu jest diodowy wskaźnik przy tym modelu przesterowania wysokotonowca. Regulacje miały i właśnie ten charakterystyczny napis ITT na kopułce. Chyba, że ktoś... I co, nie wiesz, gdzie masz te kolumny? Ja wiem, gdzie je mam, tylko nie mam pojęcia, z jakiego roku pochodzą. A szukałem usilnie, bo mi nie dawało to spokoju. Ale jak widać nawet takie mniejsze kolumny, tutaj to isofony to już no nie idzie powiedzieć, że to nie są isofony. No są przepiękne, masz regulacje de facto wysokich tonów, diodę przesterowania choćby jedną, ale zawsze jest. Więc tutaj naprawdę, jeśli chodzi o kolumny ITT, to no nadal bym troszeczkę wyżej, a przynajmniej na tym samym poziomie stawiał tą markę, czy też tą firmę, jak firmę Braun. Nie wiem, czy ITT troszeczkę nie przewyższało technologicznie Brauna. Takie ryzykowna hipoteza, prawda? No wiesz, no firma ITT chyba miała w swoim portfolio taką firmę jak Lewe, więc tak? Firma to Lewe, tak. Bardzo zaawansowane swego czasu miała. Rzeczy. Zresztą i drogie, co za tym idzie, telewizory. Okay. Cyfrowe. Słuchawki, to tak pominiemy troszeczkę, tylko spojrzymy, co tu było w ofercie. Zestawy mikrofonowe, stereofoniczne. No, mikrofon... No, mikrofon, co mogę powiedzieć? Trochę drewna a, jeszcze. Widzisz, tutaj masz tak, tutaj trochę drewna, ale ta nóżka jest ładna pod tym. Oj, ta nóżka, zobacz. To jest więcej... Ojej, teraz widać ten amplitunę w całości, ten topowy. Niesamowite z tym kalkulatorem jeszcze. I to już jest fajny komplet. To jest przepiękne, ale to już podejrzewam jest drogo. Niestety... Aha, boczne drewno było do kupienia za dopłatą. A, tak się robi kasę. O, są parametry. Preampy, to sobie chyba każdy sam przeczyta, bo to szkoda czasu. Troszeczkę tudzież jakieś mocy poszukamy, czy też wagi. Ach, chyba szkoda czasu na to, jeszcze mamy zajrzeć na to Allegro. 80. Czy kto będzie zainteresowany, może sobie zawsze spauzować, jeśli ktoś chce wejść w posiadanie jakiegoś sprzętu, tutaj można spokojnie sobie o nim poczytać, tak? Oczywiście, że tak. Myślę, że wystarczająco czytelnie to jest wszystko. Tu mamy chyba wzmacniacze. Amplitunery, przepraszam. No, 2x70 W. Zobaczmy. No, wagi nie mamy niestety podanej, ale pasmo... No, w żadnym z tych amplitunerów nie ma, że tak powiem, lipy. A tu jest ciąg dalszy chyba tych amplitunerów po prostu. Nie, 8. Tak, ciąg dalszy jakby tej strony poprzedniej. W ogóle ci, Grzegorz, powiem, przeglądając teraz razem ten katalog ITT, no bo żeśmy wiele tych katalogów przeglądali, człowiek w życiu też wiele różnych innych przeglądał, których tutaj jeszcze nie było i zauważyłem, że tutaj raczej nie było słabych rzeczy, tak? Nie była, to jest 79 rok, więc rzeczy. Konkurencja była na pewno zdrowa, tak? To był ewidentnie sprzęt przeznaczony dla ludzi troszeczkę większym portfelem. Wybierając najsłabszy model z tego katalogu i tak miałeś coś lepszego niż większość, że tak powiem, współobywateli. O, tak, tutaj to jedno, ale też i wykonanie tego sprzętu jest na wysokim poziomie. Kaseciaka jeszcze sobie zobaczę. 25 do 21 tysięcy herców przy ferrochromowej. 25 do 19 przy chromówce. Special bandę. Więc pasmo przenoszenia dość takie, no, kurczę, fajne. Waga 10 kg tego największego magnetofonu, no to już jak na magnetofon, to jest ładnie. Late szpilery, no to co można tutaj powiedzieć, na jaką wkładkę zastosowano, to jest istotne tak naprawdę, a tutaj, no, ewentualnie waga urządzenia też może wpłynąć na jakąś stabilność, ale to są drobiazgi, niuanse, wiadomo, tego się uzbiera, to też... No nie założymy do jakiegoś podrzędnego gramofonu wkładki jakiejś wypasionej, bo to też będą problemy jakieś techniczne. Tutaj są dalsze dane gramofonów chyba. Kolumny.
No to 100-watowe kolumny, pasmo przenoszenia powiedzmy 27 do 25 tysięcy herców. Te A1-ki najmocniejsze, 200-ki 150 watów od 25. Tutaj nawet nie było ściemy z tym pasmem przenoszenia. Czyli nie próbowano na siłę udowodnić, że nasze kolumny grają od 10 herców, tylko jest uczciwie 25 do 25 tysięcy podane. A bas jest 340 mm. No to spory. 64 litry i waga, bo tutaj no już... wagi poszukam. No masz 73 cm wysokości, no to już spora kolumna, no, spory ogromna. Monitor. No. No i nadal 25 Hz tylko. To jest ciekawostka, szkoda, że nie ma tej wagi. No nic, dobrnęliśmy do końca, ale ta szafka robi, powiem ci. Robi robotę. No, powiem ci, to jest coś, co może kiedyś się uda jeszcze skompletować. Dobra, drugie zapowiedź, drugie kuszenie, czyli Allegro. Wracamy za moment. No to wróciliśmy sobie, otworzyliśmy już wszystkie rzeczy, które powiedzmy warte były uwagi z marki ITT. Pierwszy to jest ITT Stereo 5501, jeszcze pod marką Schaub Lorenz, tak? Czyli szukając tego urządzenia, można wpisać Schaub Lorenz, też nam wybije ładnie. No to jest ciekawy amplituner, taki moim zdaniem, dla mnie przynajmniej cenniejszy, jest w wersji bez odtwarzacza kaset. Dokładnie tak. No, ale tutaj jest w pięknym stanie, niczego nie brakuje. 120 zł, zobaczymy jak akcja się rozegra. Następny to jest jego ojciec lub dziadek, model 5000, również Schaub Lorenz, tutaj jest już tylko skala od góry. O, napisy są po niemiecku, żeby było śmieszniej. Tak bardzo grundikiem trochę zajeżdża, przynajmniej tą czcionką nawet. Ale na szczęście jest bez kasety. Bez kasety i ten dla mnie na przykład byłby bardziej interesujący niż ten poprzedni drewno do zrobienia. Na szczęście tylko drewno. A kto wie, może nawet na Germanii to jest popędzane. Zobaczymy. ITT 4030S. To są dość ciekawe kolumny. Cena jest taka powiedzmy przyzwoita, bo są w ładnym stanie. A ciekawostką tych kolumn jest to, że one jakby to powiedzieć, są dwukomorowe, tego tutaj nie widać. One są na głośnikach SISA, to jest kolumna dwudrożna, aczkolwiek w środku jest jakby druga komora, która robi wewnętrzny bas refleks dla głośnika niskotonowego i grają jak dzikie na wszystkim. No na pewno niepodługowe, 25 W. Plus jeszcze czego pan nie zrobi, tutaj na nalepce są dość skuteczne, bo chyba 89 lub 91 dB z wata osiągają. Na pewno warte polecenie. Ta cena nie jest taka zła. Naprawdę nie jest zła. To nie są ani małe, ani duże kolumny i na pewno potrafią zagrać, bo je miałem. Ma je mój kolega. Mu się spodobało. ITT 8020 to był ten taki niższy model chyba, tak? A nie, kaseciak, no tak, ten niższy. Kaseciak, ten. Tak, ale bez bias fajnu tutaj. Ale również w pięknym stanie. Widać, te ITT jakoś były szanowane przez właścicieli. To nie były tanie rzeczy, bo jakiegoś takiego wielkiego, znoranego przedmiotu nie ma na razie z tej stajni. No tutaj jest tym bias fajnym, czyli ten prawie najniższy. Nie, to jest najniższy model, przepraszam. 400. Ale do kompletu, jak ktoś by chciałby ITT wieżę sobie skompletować jak najbardziej, to nie. No proszę. Ion ITT, tylko to ja myślę, że to jest Ion po prostu i to się nazywa ITT. No. Myślisz? I T-USB palicho. A, no. Okej, okay, rozumiem o co chodzi. Szkoda. No. Tutaj już było coś podobnego. Tylko tu masz właśnie bez kasety. To bez jest kasety 3501. Jest? Tak. To jest wersja bez. Bardzo ładne. Takie zdjęcia dość ciekawe. No tak, ale to jest wersja właśnie bezkasetowa. Z prawej strony masz programator stacji, gałki, wszystko. Wiesz, tylko programator ma stacji. No faktycznie, tak, faktycznie, tak. No. De facto tamten był wyższy model, wydaje mi się. Dobra. Średniotonowe. No tak wyszło. Nokia, Midbass. Średnio-niskotonowe. Tu masz troszeczkę odeszła okleina, 60 zł na razie. Być może będzie droższe po tym odcinku. Piękne. 2500. Ten już też ma programator na 4 stacje lub 3. Ale ogólnie no jest do uratowania. Jest do uratowania.
Jak ktoś szuka czegoś troszeczkę mniejszego? Ciekawa propozycja. Takie nie tu kiegowe. To się aż prosi, żeby prawie że pionowo stało. Tu masz 4500. To jest de facto to samo co poprzedni, tylko masz jeszcze chyba kasety po prawej stronie. Kasety, za zobaczymy, piękna ta skala jest, ogromna. No ale nic na tym nie postawisz. To jest już ból tyłka. Programator. Tak, to zawsze musi stać na górze. A tutaj co mamy? Pod klapką. Myślę, co mamy. No właśnie. Próbuję doczytać, ale tu są chyba wejścia. Mikrofonowe, fono, TD, TB1. No tak. Regulacja czułości wejść. Jeszcze dodatkowo. Ciekawe. Coś musieli wcisnąć, to wcisnęli to. No ładna rzecz. I w ładnym stanie. A to już wiem, kto to ma. Ja też wiem, kto to ma. Regie. Tak jak Braun Regie. Bardzo tak, ładny model. Tak. Kup teraz. Ten pan chyba ma Brauna, mi się wydaje. To chyba ten sam pan. No to tak już, tak. To już tutaj już mamy jedno zdjęcie. Tu się nawet nie prosił o więcej zdjęć. Ciekawe, że tutaj do góry są te miedziane gałki, a tutaj poniżej srebrne gałki. Tak mi się to rzuciło w oczy. Natomiast magnetofon zgodnie z katalogiem, którego graliśmy, jest niższym modelem. Amplituner, tutaj widać właśnie, jak ta piękna skala, jak piękna jest ta skala zielona. Amplituner to też chyba najniższy model, mi się wydaje. Tak. Mnie jest taki zestaw podstawowy. No, ale się pięknie wygląda. Tak. No powiedz, że nie. Z no pięknie. Oświetleniem. No tak, pięknie i to wygląda. Jest naprawdę duże. Tak. Duże, ciężkie. 46 cm na pewno. Tutaj to rzeczywiście, tutaj zgodnie z tym, co pan napisał, to jest w miarę okazja. No fakt, na tym Plexi by trzeba było nowe sobie zamówić do niego, bo pewnie jest nie w za ładnym stanie, skoro jest oklejony. Ale ogólnie, no, daje radę. Nie wiem, czy ta gałka nie jest złamana po prawej, szczerze mówiąc, tak wygląda trochę. Lekkie przejścia miał, tutaj na pewno zasilanie miał lekkie przejścia, no tył wygląda jakby ktoś to robił po pijaku. No przepraszam, tak mówię, ale no, kurde. Można było pewne rzeczy prosto zrobić, tak? Tutaj żadna z tych przeróbek nie jest prosto. Tak, wszystkie przeróbki nie wyszły. Okej, popatrzyliśmy. No ciekawe. Audiotechnika jest. Nie, przełącznik jest nawet odwrotnie założony. Zamiast pionowo być, to jest poziomo. Zgłupiałem. No tak, fakt. Chyba to trzeba było wrócić do katalogu, Grzesiek. No ale nie, mniejszy ale z tym. Chyba bym planował. No po prostu odwrotnie założony. No, gramofon wymagający trochę pracy, ale no przedni panel jest dość ładny, więc jakby ktoś szukał, no to cena jest, myślę, atrakcyjna. Produkt marki ITT. Tutaj jest coś, czego jeszcze nie zlokalizowaliśmy, ale widać, pan już obniżył trochę cenę. Tak, to też już, rok czasu to stoi na Allegro. To jest przepiękne. To jest przepiękne. To wygląda trochę jak Luxman, szczerze mówiąc. Jak jeszcze pozamykane, to jest absolutnie styl minimalistyczny. I mi się bardzo ładny. To mega podoba. Nie wiem właśnie, czy ta skala jeszcze powinna być podświetlana. Aczkolwiek być może tak. Jest stary, to jest model 9031, w sumie chyba lata 80 już. Bo tam było 50, 60, no to 90 nie było jeszcze. Ale to, jak to się prezentuje, ten amplitunę, no to odbiega stylistycznie od większości innych rzeczy. I znowu już Brown się troszeczkę, że tak powiem, kłania, tak? Masz podstawowe rzeczy na wierzchu. Masz ten do programatora. Do programowania stacji, ale ja wiem, do czego by ci to pasowało, do twoich pięknych kolumn aluminiowych. Które mam. Widzę, komplet z tym. Tu pozdrowienia dla Wojtasa, który zawsze mi wciśnie coś, co nie do końca działa. Bo nie sprawi. Tak działają handlarze u nas w Polsce. Nie sprawdzałem, nie wiem, ale ci sprzedam. Jeszcze zarobię. A że szargam sobie dobre imię. Tutaj słowo na W. Delikatniejsza wersja zdenerwuje to. To już nie pierwszy raz przecież. Tak. I nie ostatni. To jest ciekawa propozycja, bo cena jest fajna, powiem ci. 1250 zł. No to sorry za Japończyka tej klasy. To jest ten najwyższy model, tak? Tak, ludzie by się zabijali, aczkolwiek tutaj napisz do sprzedającego, więc to może nie by takie oczywiste ta cena. Widzisz, on jeszcze stoi, bo jest płatność przy odbiorze, no i niestety nie każdemu po drodze na targówek w Warszawie, ale no mimo wszystko piękne. Zobacz, jakie nóżki pan założył, no tego nie rozumiem.
No. Nóżki antywibracyjne. Ja kiedyś takie nóżki miałem przy gramofonie, ja je wyrzuciłem. Bo mnie to irytuje, po prostu takie dodawanie czegoś, co jest w zasadzie niepotrzebne. Chyba, że masz dworzec kolejowy w pobliżu, to wtedy może się przydać. Natomiast no, najwyższy model 1250 zł, ktoś z Warszawy, polecam jechać, kupić, cieszyć się. I, bardzo ładnie. I skończyliśmy, tak, skończyliśmy. I chyba. Tutaj taki zjazd jakoś. Tak, to czy nie, to są starsze, no to 5000. Tutaj pan przecenił regię z 500 zł na 141 zł. Może coś odmówiło posłuszeństwa. No to już jest ciekawostka, to jest ciekawostka. No pewnie coś się spaliło po drodze, bo to stare jest. No, to niestety. No, coś się spaliło, coś się urwało. No, no klapka się... wyłamana, tak. Klapka no dobrze, wyłamana. No to jest zdrowie, co idzie na prawidarku. To jest troszeczkę ja prac ręcznych. Nie każdemu się chce. Tu jedno, to drugie, tu trzecie. Tak, no to chodzi. Okej, tu jest 5500 z kasetą. Tego chyba też nie widzieliśmy. Ale widzieliśmy go na początku tego. Tak, licytacja. Tego z kasetą. Gramofon ITT Phono 1800, więc to jest taki starszy, a zresztą to jest perpetuum Ebner. W zasadzie tylko obudowa, czy jak to woli łódeczka jest z ITT, więc tutaj nie ma co patrzeć. Tutaj jest jakiś zestaw mini, który prędzej czy później pewnie trafi nam się w jakimś katalogu. No to jest sam tuner. Zobacz, jak, zobacz jak się broni przez swój tuner, żeby nie spolszczać tego. Przepraszam, trochę bekę cisnę, ale no biorę do serca takie uwagi i staram się to poprawić, więc też akcentuję swoje starania. ITT Best 100 to są kolumienki, już takie vintage'owe bym powiedział, natomiast tak szybciutko przez nie przelecę. Ja kiedyś ich nie kupiłem, bo nie chciałem po prostu, bo to są zwykłe jednodrożne kolumny, o ile dobrze pamiętam. Natomiast wizualnie są piękne, tak? To jest powiedzmy, jeśli ktoś sobie urządza dom w jakimś ciekawym stylu, nie IKEA, no to jak najbardziej mogą być fajne. Jak to zagra, no za to bym sobie ręki, nawet palca bym nie dał obciąć, że to dobrze zagra. Natomiast wizualnie super. Piękne, dziurkowane, tak jak blaupunkty. Pewnie to są blaupunkty, albo blaupunkty są ITT, kto wie. Boomboxi nawet nam się trafiła, to już lata 80. 140 zł dla Romana. Ale pewnie Roman to ma. Tak, do czyszczenia. No, a to tak przypadkiem kliknąłem. ITT, głośniki basowe. ITT LBP 128, 19, 120, więc małe basy. 5501, no to jest z kasetą. Niby wysoki model, ale to tak jak mówiliśmy, czy... Nie wiem, czy w kółko nie idziemy. Tak, idziemy już w kółko, dobra. Czyli no dlatego skończyliśmy, idziemy na Olixa? No możemy, no to zobaczymy, co będzie. Dobra, to wracamy za chwilę. Pewnie po... Okej, wróciliśmy na Olixa. Tym razem wybraliśmy parę rzeczy z pierwszych stron gazet, pierwszych stron Olixa, bo później zaczął pojawiać się Philips, nie wiadomo czemu. Schwab Lorenz B4 na 20, później były B5, B6, B7 na 40, czy B7 na 50, ale właśnie mam te B7 na 50 i jeśli to gra tak samo jak tamte, no to za 20 zł, kurde, co tutaj jeszcze robisz, szczerze mówiąc? Darku, co one jeszcze robią? To w Sosnowcu jest, no. No to dobra okolica. Dobra okolica, zawsze mogę podjechać. O ile dobrze pamiętam, wszystkie głośniki grały. Pudzień, 20 zł, kurde, dobra. Zaczęliśmy z grubej rury. Drewniane robótki cię czekają, ale dzwoń. Dzwoń. Jak skończymy nagrywać, dzwoń. Może akurat będą. Tutaj już jest troszeczkę drożej, bo 1950 Hyperiony to jest w ogóle już ta seria kolumn, to jest też... Mega ciekawa rzecz. 200 W w sinusie, 24 do 40 tysięcy. Jest grubo, tak? Z tyłu bas reflex, tutaj membrany, powiedzmy, i to są membrany płaskie z prawdziwego słowa znaczenia. Duża moc. Prawdziwego i co zdarzenia, bo czasami tak, to już nie bywa z tymi płaskimi membranami. Co jest w opisie? No. Jest duża moc. Tak. I co to znaczy, że jest duża moc? No, kurczę, blane nic. To nie znaczy no, absolutnie nic. Dyskutowaliśmy na ten temat w sobotę, wiesz gdzie. No, no to nie znaczy nic ta moc i tyle. No, że nie spalicie tego. Tyle to znaczy. Za szybko przynajmniej. 290 zł, następne kolumienki w tym wypadku to są... O, pewnie nakręcaliśmy.
No to jest ciekawostka, co kryje w środku, ale mam napisane. 175 mm membranka, średnio to nawet 10 cm i wysoki 66 mm. 50-watowe, 2,75 W minimum, żeby zaczęło to w ogóle grać, czyli tyle prądu trzeba przepuścić przez kolumnę. No ale stosunek wielkości membrany do wielkości głośnika, no powiem zacny, tylko tyle, tak? To może naprawdę fajnie zagrać, 290 zł, w majątku nie wydacie na nie. 43 cm wysokości, więc malutkie też nie należą do malutkich. Następne to jakieś takie trochę dziwniejsze kolumienki. Ale nie wiem, czy podobne 375 euro. Ja, tak. No były podobne, tak. Te są białe. No te sieteczki są fajne, regulacja jest. Isofony są. Pan chce ile? 350, ale nie euro. Na szczęście. Dziwi mnie, tutaj 350 zł, a na tym była karteczka 350, 375 euro. Chyba, że tu jest przecinek 3,75 euro. No jak nie 3,75 euro to też wiesz, ale pojechało. Trochę dziwnie, że to zdjęcie tutaj jest. Jest cena 375 euro, a pan sprzedaje to za 350 zł. Tyle powiem w dla temacie. Kogo 375 euro, a dla kogo 350 zł to inna sprawa. No czasami sam mówi, że to euro dla Niemca to jak dla nas złotówka, no więc no, sam pan mówi, no, może na eBayu wystawił. Może posłucham. Może na eBayu wystawił. No może tak, albo no nie wiem, takie jakieś dziwne tutaj zdjęcia robione raczej starą Nokią. Hi-Fi 5020 cassette deck. Nie licząc zdjęć, które wołają o pomstę do nieba. To nie wiem, jak to określić. To jest taki przyjemny magnetofon, szczególnie, że on jest do kompletu, do takiego pierwszego CD pionowego marki właśnie ITT, bo ITT też miało w 80-tych latach CD pionowe. Myślę, że to jest komplecik do tego CD. To troszeczkę chyba wytarte te przyciski, ale ogólnie cenowo, jak to wypada, 120 polskich złotych. Nie jest drogo, nie jest źle. Tutaj mamy, tutaj jakbym miał 2,5 tysiąca złotych, to powiem ci, raczej bym się długo nie wahał, jeśli chodzi o ten magnetofon do góry, bo ten na dole to jest po prostu chyba gratis, bo nawet brakuje nakładek na dwóch potencjometrach tych płyt, brakuje, ale ten do góry, no. Ja myślę, że z tego ten na dole był kupiony po to, żeby do tego do góry założyć płetwy. Być może masz rację, zgadza się. Był pewien przeszczep zrobiony po prostu, żeby uratować to, co warto ratować, a ten do góry na pewno warto ratować, no. W pięknym stanie, doczyszczone, dopieszczone, i tak powinny wyglądać sprzęty tej klasy 80-25. No, cudo. Okej, okay, jedziemy dalej. Kolumienki, też takie H490 Hyperion. Ogólnie Hyperionów chyba właśnie nie miałem w łapkach jeszcze, przyznam się szczerze. Może przyszedł czas na zapolowanie na nie. 35 do 25 tysięcy herców, więc takie powiedzmy kolumny, no monitory powiedzmy, tak, niezbyt duże monitory, regulacje, a te były w katalogu, przepraszam, 375 zł, nie euro, te były w katalogu. Tak, były. Tak. Dokładnie, tutaj mamy z Bass Reflexem, z ITT 70 W, coś nowszego, zdjęcia takie dość ciekawe. Nie wiem, czy ten Bass Reflex, chociaż Bass Reflex wydaje się, że jest raczej oryginalnie tutaj wyprowadzony. Ale okej, okay. Jest okej, okay. 60 zł. Dwie kolumny, 60 zł. No, no nie, no nic lepszego za 60 zł nie kupisz. Nie da rady, choćbyś się skichał. Więc świetna kolumna, nie czytałem, czy jest prawda, ale to jak ktoś będzie zainteresowany, to nie doczyta. Profesjonal, to jest takie IT, które mi się też osobiście podoba, bo to Jota... No to daje Brownem. To daje Brownem. Te kolorowe przyciski, taki minimalizm dość spory, zdecydowanie Brown i to może się podobać, bo... Znaczy to może mi się podobać, znaczy to mi się podoba po prostu, tak? Bo jest to sprzęt... I z tego co pamiętam, one nie... Te SRX-y nie są jakieś... No dobra, już trochę droższe są, 460 zł. Ale może być fajnie. Parametry? 78 rok. Chwila. Nie, my robiliśmy 78 czy 79? 79, Grzesiu. No dobra, to mogło nie być już. Niech będzie. Boomboxik dla Romana. Tutaj taki powiedzmy 80 zł. I wszystko się zgadza. Dla miłośników boomboxów.
A być może one też wrócą jak gramofony. Powiem szczerze, na te kolumny się ślinie troszeczkę. To jest 301. Już poczytałem na ten temat, Darku, tutaj się trochę tak zakwitnę. Była jeszcze 401 czy tam 501 model. On miał większy bas, natomiast to są cholernie duże kolumny. Basy są bodajże dwa. I rzeczywiście są płaskie membrany, natomiast stopień, mówiąc delikatnie, zużycia tych głośników trochę mnie boli. Bo to jest... Tak, to znaczy zawieszenia są do zrobienia, tylko tutaj zauważyłem, że jedna z tych membran jednak ma dziurę. Otwór. Tak? Chociaż to już dziura jest. A, widzę. No, bo tylko... Jeżeli został papier, to jeszcze można pokusić się o naprawę tego. Trochę roboty jest, ale mega, mega mnie zaciekawiły te kolumny. Po prostu zaciekawiły. Czysta ciekawość. Jak to cholerstwo zagra? Otóż powiem ci, nie są tanie, no bo kilka usterek mają, a cena ile? 5-600? Ile? 550, no. Czyli po 5-600, no. Więc troszeczkę tak kosztują i tutaj troszeczkę się wzdrygam przed zakupem, bo wiem, ile to będzie jeszcze pracy i pieniążków, żeby to zregenerować, a tu mi się dochciewa. Tu mam dylemat straszny, bo też o tych kolumnach myślałem, to tak propos polecenia, bo one są naprawdę duże. Zacznijmy od tego. O, zdjęcie się przestało ładować, jak miło. 590 zł podłogówki. Tylko czy to jest ITT? Tutaj nie dam sobie ręki obciąć po prostu. Nie mam pojęcia, na co patrzę. A co, Siemens? Nie. Nie wiem. Bo tu jest taki bałagan delikatny, jakby to były samoklepy. Ktoś kupił głośniki ITT i zrobił po prostu jakiś tutaj mariaż. Rozumiem. Po prawej stronie wygląda na japoński głośnik. Tak. Jakiś Kenwood albo Pionier. Lewa to jest, no może Isofon. Tutaj wrąbany, ale jakby wrąbali coś takiego, to by mogli napisać, że to jest po prostu ITT gdzieś. Już po prostu zrobiliby to ze składem i ładem. Bo tutaj niskotonowy też jest jakiś taki dziwny. Jeden, drugi. I po prostu nie wiem, na co patrzę. Jest zrobiony dobrze, ale czy to jest oryginalne? No kurczę, no nie. Raczej moim zdaniem nie to... widzimy też tylnej ścianki. To też by trochę nam rozjaśniło sprawę. Tak, dwa wasy, 25 cm. Kolumna jest jak niesporawa. A tutaj ciężko coś powiedzieć na ten temat. Ale my lecimy dalej, bo przedłużamy. Być może dobrze, być może źle. Tu mamy zestaw... ze wzmacniaczem, mamy wzmacniacz, tuner i kasetę. I widzisz, i to jest ten Grześku gramofon masz na górze z zagwozdką. A go się sprzedaje to tylko jest kolumny. Za okienko. A tylko kolumny. A... No, potężne niemieckie kolumny. Hyperiony stare też. O, i to mi się podoba. Tak. ITT LPT 245, czyli 25 na basie. Zwrotnice w kubeczkach. Wszystko prawidłnie. Gąbeczka. Ja mam kolumny Isofona, gdzie zamiast gąbeczki jest stropek. I powiem wam, gra to. Nie wiem jakim cudem, ale chyba z gracji gabarytów i litrażu kolumn. Więc styropian też ciekawy do wygłuszenia kolumn jest. O dziwo. E2 120. Te chyba były. Rozpraszacz jest do góry umiejscowiony, to jest ciekawostka. No, no w sumie nie ciekawostka. No, na podłodze, no to na podłodze stoją, no to do góry rozpraszają. E2, czy tam były E1, czy A1 były? Czyli te będą troszeczkę inna seria tych kolumn będzie. Ten kabel chyba został wymieniony, sądząc po wielkości otworu, który został misternie wykonany w tych okolicach. Okej, okay, fajne kolumny, 400 zł, nic tutaj nie dodać, nic ująć. Może to zagrać. Następny to zestaw mini, ale to są lata 80. Myślę, że na ten katalog też przyjdzie pora, więc nie będziemy tutaj się bawić. Kurczę, spadajcie reklamy. O, reklamy no, Google. Niestety, reklamy są po prostu. Obecne. Natrętne, można powiedzieć. No, powiem ci tak, Google z jednej strony jest dobre, bo jakoś tam zbiera te wszystkie strony, dane, ułatwia wyszukiwanie, ale też jest strasznie natrętnym zarabianiu pieniędzy, bo to jest mimo wszystko korporacja. I te pieniążki dla nich mimo wszystko są najważniejsze. Dadą ci to za darmo po to, żeby później czerpać z tego zyski. Bo za darmo to, jak ktoś się mówi, zęby nawet dostać nie można. O, to jest bardzo ładne. I te SK 5000. Jest naprawdę ładne cholerstwo.
Mam nadzieję, że to drzewo nie plastikowa okleina z rolki, ale ładne. Ładne, 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 naprawdę ładne, takie skromne, ale wystarczające. Programator jest. Raczej lata 70, taki zachwyt tym plastikiem. 220 zł do negocjacji. Jak na swoje lata idealne, czyli jakie lata? Te są też dość ciekawe kolumny. 340 zł, ja się dziwię, że tak stare kolumny, że tak powiem, jeszcze leżą w tej cenie, bo masz tutaj dwa jaja, jakkolwiek to można by było odebrać, dwa głośniki eliptyczne, jak to woli, średnio wysokotonowy i basik. I no, kolorowo. I co tu powiedzieć? Można powiedzieć tyle, że tych maskotów nie należało ściągać do zdjęcia. Tak. Bo to raczej nie było po to. To było po to, żeby je wyczyścić, wyprać, odkurzyć maskownicę, ale nie po to, żeby podziwiać misterną pracę tutaj. Tak, no to były jeszcze te czasy, kiedy nie przywiązywano wagi, jak to wygląda w środku. O dziwo, powiem, Darku, te głośniki są oryginalne. Tutaj raczej nikt tego nie ruszał za bardzo. Po prostu wrąbali, co mieli. Niech się tak... Grać i słuchać. Tyle. Dokładnie, z maskownicą. Jak się coś zabrudzi u plami, no to wtedy do wyprania można zdjąć. Najlepiej z zamkniętymi oczami i tyle, tak? A tutaj to tak absolutnie mnie nie odstrasza, powiedzmy. 30 W, B630, więc to są stare ITT. ITT w ogóle, patrzymy. No tak, ITT. Made in Germany, West Germany oczywiście. Drewno raczej takie bardzo do ratowania, bym powiedział. Bez szlifierki nie podchodzi. Tak. No, ale szłoby coś. Można się pokusić. Jeszcze bym troszeczkę pan opuścił scenę, to też by była inna rozmowa. 50 na 25 na 22 cm głębokości. 40 watów. To było 40 watów? 30 watów. 40 to jest muzyczna, czyli w ułamku sekundy. Bo jeśli ten ułamek sekundy zwiększy się do sekundy lub dwóch, to znaczy, że przy 40 watach ta kolumna mówi ciao, ciao. Czał? Nie, czał to jest cześć, nie? Czał, bambino? Tak, tak. No dobra, no to nie, to nie mówi czał. Nie mówi czał. To też tak wpadł, bo to jest naprawdę najmniejsza wersja. 3000 L. Z dualem 12-14. 200 zł za zestaw. 12-14 to nie jest jakiś tam tylko urywacz, gramofon, bo to jest zwykły gramofon paskowy. Albo nawet na Idlerze jeszcze, bo seria 12 była drugą serią Duala. Pierwsza była 10-19. Topowy był model 10-19, tutaj 12-29 chyba był topowym modelem, więc 12-14 to raczej ta niższa część stawki z tego wypustu. No ale no jest, no. Za tą cenę czy wybrzydzać? No nie ma za bardzo... Ojej, jaki to ma ładny front. Powiem ci, śliczne. Bardzo ładny, bardzo ładny, bardzo ładny. To bardzo ładnie wygląda. Stare, ale ładne. Pali licho ten gramofon, szczerze mówiąc. Nie wiem, po co tyle jest zrobiony. Tak. No niech pan sprzeda to za 100 zł, a gramofon za stówkę ktoś chyba łyknie na części dla samej łódki i pokrywy. Porysowany lub pękniętej. Dobra, nieważne. Ale widać, że gramofon pan sprzedaje, a przy okazji takie piękne ITT z początku lat 70. Już mnie korci, żeby zobaczyć pozostałe jego ogłoszenia, ale nie dam się. Dzisiaj się nie dam. Dobra. Wracamy do sensu odcinka. Bez sensu. Drewniane głośniki vintage. Bardzo mi się podoba ta nazwa, bo zapewne są z drewna. Głośniki na pewno te kolumny zawierają. Gabarytowo, no tak powiedzmy, 1/3, no powiedzmy kanapa, ale widać, że to nie sprzedaje gościu, który nie słucha, bo z tyłu jest jednak korektor Technicsa i jest jakiś tam tuner Technicsa. Kosmo, dobra, żadnych reklam. Więc jest jakiś sprzęt odsłuchowy tutaj na pewno w domku używany. Kolumny fajne. Wiesz co, one przypominają, wiem co one mi przypominają. Takie same kolumny produkował Telefunken. O, i tutaj kolumna strąciła nóżki. Albo dupkę. Jak to woli. Ale takie same kolumny były produkowane, dokładnie te same kolumny były właśnie produkowane do czego tam mówią? Do Telefunkena. I również do chyba Blaupunkta.
były do takich... Trochę jak duale wyglądają stare. Znaczy, one były produkowane, może powiem inaczej. Tutaj pan napisał, że do gramofonu. One nie były do gramofonu, one były przeznaczone, jeśli oczywiście to są ITT, bo tutaj, wiesz co, to są telefunkeny. Być może, no. Nie, za to dam sobie duale. Rękę obciąć. To są telefunkeny i one są przeznaczone do, muszę się wychylić, do magnetofonu szpulowego TG-245, nie widzę nazwy. Ale dokładnie to samo solnictwo mam w magnetofonie szpulowym, na który patrzę w tym momencie. I to były opcjonalne kolumny do tego magnetofonu. Wierz mi, tu się nie mylę. To są telefunkeny. Nie, wierzę ci. Dlaczego nie? To są telefunkeny i właśnie te nóżki są identyczne jak w tym magnetofonie szpulowym. Mhm. To był zestaw. To gramofon może być, to są misofony po prostu. Okej, 200 zł. Cena taka powiedzmy rynkowa. Paw Lorenz 40-25. To są chyba te same, co oglądaliśmy, nie? Tak, w trochę gorszym stanie i dwa razy droższe. Tu sobie zobaczmy, przybliżmy. Nie przybliżymy? Nie przybliżymy. To ja się przybliżę do monitora. 8,5 kilowagi. Od 42 do 20 tysięcy herców, 20 watów. I to jest piękne. 96 decybeli z odległości 1 metra przy mocy 1,6 wata. I ta kolumna ma 96 decybeli z wata. Wciąga, zresztą tutaj napisał pan w tytule do góry, wciąga nosem kolumny, które mają tych watów 100. Bo gra tak samo głośno. Przy 20 watach maksymalnej mocy. To jest ciekawostka. Dla takich chwil warto oglądać Olixo. Darku, uciekłeś? Nie, nie. Myślałem, że uciekłeś. Nie, nie, jestem, no oglądam. Piękne, ale cholernie drogie. 900 zł plus 900, jeszcze... 900, tak, to już... No, plus jeszcze tam palichu wysiłkę. Robocizna raczej bym powiedział. Tu jednak... Robocizna swoją drogą. No, bo tutaj widzisz... Można, nie trzeba. Jeżeli no, ktoś chce, to oczywiście można. No, prawy narożnik pociągnięty flamastrem został, żeby zamarkować brak okleiny, więc by trzeba było to zrobić mimo wszystko. To już trzeba było dwie okleić. No, ale pan napisał, że... Ofornirować. Tak. No tak, no to mówię, to się robi 1500, 2000 na materiałach, jak ktoś jeszcze potrafi. No i to są ceny właśnie ładnych. I brakuje tego znaczka ITT na dole. Trochę ból dupy. Następne kolumny, widzicie, no ale nie było praktycznie kolumn, a tutaj kolumn jest za dużo. I F3 1130 isofony. Pytanie, czy mamy dwa średniotonowe, czy jeden średniotonowy i bass refleks? Nie widać. No ale piękne isofony. Tutaj do góry pewnie jest głośnik też papierowy, 90W, 30-20 tysięcy. I bezpieczne 8 ohm oporności, czy kontroli impedancji. I jeszcze zegarek. Nie pamiętam, czy zegarek był ostatni. Radio budzik. Radio budzik, tak. Ja Darkowi dzisiaj wysłałem radio budzik, który zakupiłem z zegarem analogowym. Myślę, a ty taki piękny zakupiłeś, bo tak jak mówisz, nie. Analogowy, z chromem i w ogóle. Ten zegarek jest jeszcze podnoszony. Jeszcze podnoszony. Do pionu, tak, żeby cię zdenerwować. To jest... No przyjadę, to obejrzę. No, nie mogę się powstrzymać, tak, nie jestem miłośnikiem, ale... Widziałem potencjał w tym, to można wypolerować, wyczyścić, troszeczkę podginać, tak, naprawdę dzieło sztuki, moim zdaniem. I takie rzeczy też, no, cieszą oko przynajmniej. Tutaj jest już digitale, czyli 80 lata, trochę no pierdol zrobione, ale no nie można mieć wszystkiego. Tak, tutaj Hyperiony też, B425, raczej nieduże. Chociaż tutaj ten niskotonowy to by wyglądał na jakąś Nokia albo Perlesa, szczerze mówiąc. Ten basowy, bo takie zawieszenie dość dziwne kolorystycznie, jak i membrana. I do tego chociaż może być isofon. No, to akurat nie każdy sobie sprawdzi sam, już nie będę tego maltretował tych kolumn, ale no, ciekawe małe kolumienki, które moim zdaniem, patrząc na przetworniki, mają na pewno dość spory potencjał, jeśli chodzi o granie. A następne, no cóż, specyficzne wnętrze potrzebne jest. Też ten sam głośnik niskotonowy, żeby było śmieszniej co poprzedni. 40-watowe. Aha, no to już wiadomo, Dortmund.
na basie. Taka pierwsza połowa lat 70. chyba. Tak, jeszcze. Dortmund na basie potężny z łóżkami. Nie Isofon, tylko Dortmund. Średniotonowy to jest pewnie ich własna wesoła konstrukcja i wysokotonowy również. Ale basik Dortmunda. Dortmunda Grundika. Co kto woli? Dev. Nie widzę, co tu pisze. Ale chyba Dortmund. Tak, Dortmund. No i to jest zdjęcie profesjonalne, wykręcone wszystko. Obfotografowane. Super. Ale 1900 zł, no właśnie. Dobra, wróciliśmy do końca. Tak, idziesz do początku. Do początku końca już, tak dzisiaj się bawimy słowami. No i co? Taka niepozorna wyprawa, która przerodziła się z... Darek zrobił to w 30 minut, góra godzina. Zrobiło się, pije zimną kawę. I powiem ci, no na pewno po tej wyprawie nie jestem głupszy niż byłem przed. Ciężko po prostu no, o to. No nie. No ciekawy, znaczy był ciekawy, fajny katalog. Mega nie ciekawy. Był taki kiepski, znaczy się kiepski katalog, no. Jakościowo to nie może. Nie jest kwestia, że wybieramy kiepskie katalogi, czy mniej kiepskie katalogi, natomiast no niektóre firmy robią po prostu kiepskie rzeczy, no i siłą rzeczy pokazujemy to. Ale to, co mówiłem w pierwszej godzinie, Narku, kiepskie rzeczy robili, bo już klientela, która kupowała te lepsze rzeczy, się już z pieniążków wywaliła. Nie chciała kupować nowych, a tu trzeba pracowników opłacić. Ależ oczywiście, wiesz, wiele osób też kupowało to, mimo że to Europa Zachodnia, no to tam też nikt za darmo pieniążków nie dawał, też na to trzeba było zarobić, tak podobnie jak my w PRL-u, tylko tam więcej. Często gęsto ludzie to kupowali na raty, spłacali to przez kilka lat i też co roku nie wymieniali sprzętu. Dokładnie, więc trzeba było rynek, nowy rynek jakiś zdobyć, podbić, tak? Tak, Amerykę, Japończycy. I te tak zwane paździerze, no i tyle. Japończycy najpierw u siebie robili, później do Stanów robili, a później robili do Europy i w końcu Europę wykończyli. Bo szybciutko zaczęli nie od góry, nie od tych premium marek, tylko oni dla odmiany zaczęli od dołu, czyli od tych tanich rzeczy i zapychali coraz wyżej, zdobywając rzesze fanów, bo jeśli ktoś był zadowolony ze sprzętu, który był dużo tańszy od europejskiego, następny jego wybór, jak już będzie miał więcej bejmów, czy tam rupi, to kupi tą samą markę, więc to jest taki ciekawy pomysł na biznes, że tutaj ITT zaczynało od góry, później schodziło w dół, a Japończycy zaczynali de facto od dołu, wchodząc coraz wyżej. I strategia japońska na dłuższą metę okazała się ciekawsza, bo no powiesz Sony, to każdy miałem Sony, zawsze w latach 80. marzyłem o Sony. A jakie Sony były w Polsce w latach 80? No Badziew, tak? Ale każdy miał to w miarę w zasięgu ręki. Abyś powiedział o takiej marce, która de facto nie istnieje w przeciwieństwie do Sansui, no to w latach 80 mało kto słyszał o Sansui. Bo oni tylko oczywiście, robili z tej wyższej półki. Oni później zaczęli upadać, walczyć z, chcieli z tymi tańszymi zawodnikami, ale oni już byli zaprawieni w bojach po prostu. Takie Sony wiedziały robić tanio i do tego ładnie. A to jak to gra, to nie jest istotne, ale tanio i ładnie. Można się tym pochwalić. No z tego, co pamiętam, to w latach 80. jedynymi telewizorami, tak zwanymi, no zachodnimi, chociaż... No, tego pana nie polecają. Tak, nie polecają też. Nic nie chciałem mówić, ale nie polecają. Także jak ktoś chce kupić, to najlepiej płatność przy odbiorze jeszcze ze sprawdzeniem przesyłki. To na przykład w pewnie się mogłeś kupić jedynie telewizory Sony, tak? Bo one widać dla tej centrali handlu zagranicznego były w miarę tanie i było stać, powiedzmy, Ministerstwo Gospodarki czy tą centralę handlu zagranicznego, żeby ściągnąć do Polski i w sieci pewnie sprzedawać te telewizory Tony, więc one musiały być relatywnie tanie. Ale z drugiej strony, no też nie były złe, no to jak Toyota Corolla, pamiętam, początek lat 80. No to widzisz, masz odpowiedź. Koniec lat 80. też była synonimem jakości Toyota. No. Tak czy owo. No dobrze, starczy dzisiaj tych wywodów, zostawmy coś na następny raz. Myślę, że coś znajdziemy ciekawego. Aczkolwiek wnioski, do których doszliśmy, mam nadzieję, że też wam się podobają, a szczególnie sprzęt marki ITT. Który myślę mogę polecić, patrząc na to, jak to jest wykonane, choćby nawet, bo gra też, z tego co pamiętam, bardzo, bardzo przyzwoicie, przynajmniej słyszałem ten amplituner, ten, no nie, chyba ten 8025 miałem okazję słuchać nawet, ciężkie cholerstwo. Kolega miał, Tomasz, pozdrawiam go serdecznie, lekką furtkę otwartą na ten sprzęt i miał ten amplituner, miałem okazję tego słuchać, gramofon też, to były tańsze rzeczy wtedy.
To było lata temu i to nie kosztowało 1250 zł, tylko można było to wyhaczyć za 250 zł, ale no cóż, to co przetrwało, na pewno już serwis widziało, a to zwiększa nie tyle co wartość, tylko koszt urządzenia. O, to jest też jeszcze taka mała ciekawostka na koniec. Tu nie chodzi o to, żeby kupić za 50 zł, bo później każdy, kto kupił za 50 zł coś, nie zdaje sobie sprawy, że, znaczy, myśli, że to jest warte kupę kasy, ale wydał 50 zł, bo to często ludzie robią. Kupią coś na targu za 50 zł, zadowolony, że kupi za 50 zł, okazuje się, że serwis tego kosztuje 1500 zł, albo 500. No, 1500 zł to przesadziłem, to są ceny serwisantów, przepraszam. Zwalczamy tutaj, no tak się zagrupowałem, ale chodzi o jedną osobę. Też nie generalizujmy, tak, też nie wszystkich, no bo ja mam też po serwisie, no ale przynajmniej wiem, co mam zrobione, wiem, że to mam zrobione i wiem, że za coś zapłaciłem. Tak, ale wiesz, za co ja miałem zapłacić i powiedzmy nie wypaliło, bo pan powiedzmy myślał, że głupiego trafił i... Dobra, to już jest końcówka. Przepraszam za ten wywód, nikogo nie chciałem obrazić, no może poza tym panem. Tak, a propos, którego na szczęście nie wymieniamy, ale nie pozdrawiamy serdecznie. Natomiast nie. Wracając do sensu, 50 zł, ale czasami liczcie się z tym, że trzeba parę stóp wydać. Za 50 zł nikt wam tego nie naprawi. Trzeba liczyć 200, no 300, 400 zł. Jeszcze, Grześku, jak, tak samo dobrze wiesz jak ja, że prawda jest też taka, że trzeba mieć serwisanta takiego, powiem wam, z prawdziwego zdarzenia, bo czasami pierwszy lepszy sobie nie poradzi, jeżeli usterka jest faktycznie bardziej skomplikowana niż tylko wymiana kondensatora, wstawienie nowego gniazdka z tyłu, czy wymiana paska. Ale tutaj się rozbija się też właśnie o koszty, bo te godziny pracują, to prąd chodzi i tak dalej, więc no dobrze, to już za daleko odpływamy, myślę, od tematu, to są nasze własne przemyślenia, którymi się, jak będziecie chcieli, jeszcze z wami podzielimy, jakie doświadczenia mieliśmy, ale to myślę w odcinku na live też zrobimy, który może na święta się uda jakoś tam to wszystko postykać, bo nie robiłem tego Darek tym bardziej, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie po prostu. Na tą chwilę to chyba podziękujemy, zapraszamy oczywiście do subskrybowania, a jakże oczywiście zapomniałem o tym na początku, dopiero po 2 godzinach mi się przypomniało o tym. Zapraszamy również na kanał Audio Azyl do Romana, który no swoje boje z muzeum, z tym sprzętem, że tak powiem, uskutecznia, natomiast jak już powiedziałem, na tyle jak znam Romana, znamy się od wielu lat, to muzeum będzie i każdy, kto mówił, że nie, że to jest coś tam, tu sobie każdy powie, co chciałem powiedzieć, to jestem ciekaw, co taka osoba powie, jak już to muzeum powstanie, będzie można tam pojechać, odwiedzić, poobcować z tym sprzętem, który czasami jest naprawdę z wysokiej półki, dowiedzieć się czegoś. Będzie można tak jak, to będzie taki portal, powiedzmy, no nie aukcyjny, ale będzie można jechać w jedno miejsce, nie po całej Polsce czy Europie i pomacać sobie to, co chcemy pomacać. Dobra, dziękuję wam serdecznie za wspólnie spędzony czas, tobie również, Darku. Miłego dnia, miłej nocy, trzymajcie się. Na razie, hej. Cześć, hej.